6 maj 2022. Jesteśmy w miejscu, gdzie stały dwa klasztory Fundacji Adolfa IV Schönburga, pradziadka polskiej królowej. Jednym z nich był klasztor dominikanów, założony w 1236 roku. Drugi był świętej Marii Magdaleny, franciszkanów, założony dużo wcześniej. Fundatorem był Adolf IV Pobożny, jego brat Bruno, który wspomagał również Przemysława II Fundacji Dominikanek na Bronieckiej. Założyciel Braniewa, Branic, dzisiaj mamy 6 maja 2022. Dowiedzieliśmy się, że tu w ratuszu jest burmistrz, który 1 stycznia tego roku zaczął wyszczepiać mieszkańców, ponad 1000 wyszczepił w sali cesarskiej. A cesarzem był tutaj wnuk króla Jana III Sobieskiego, Karol VII, którego rocznica koronacji wypada w tym roku. 280. rocznica. Burmistrz Hamburga urodził się tego samego dnia, co ksiądz Michał Woźnicki na Wronieckiej. Więc modlitwa na Wronieckiej, msza święta trydencka, obejmuje również te klasztory, które tutaj były. Dzisiaj z powodu nadużyć finansowych na przesłuchanie częczał.